Ananas, szynka, mozzarella. Nie słyszałem tego, nie wiem, co chodzi. Nie? Nie. To jest takie coś w Żabce, że jest teraz nowość. No wiem właśnie, że są kanapki, sana, jest kanapki, sana. Czekaj, kiedy sana wypuści nową piosenkę. I... Nie mogę się doczekać, kiedy sana wypuści nową piosenkę. I ta kanapka jest z serem, szynką. Mozzarellą. Mozzarellą, sosem majonezu pomidorowym. No, dawaj to jeszcze. I ananasem i nutką róży. Jaką nutką, kurwa? No właśnie, więc ją pojechało. Jakich nut jest? C mol, B mol, A mol. A mol to taki picie jest akurat. Ja piłem ostatnio, byłem chory, chorutki byłem. Chorutki byłem, taki chorutki. A może nagrać? Malutki, chorutki byłem. O czym ty gadasz? Co mi ślina na język przyniesie? Jakbyś 100 tysięcy złotych mógł teraz otrzymać, to co byś wydał? Na co byś to, co byś tym? Kupiłbym sobie samochód. Ja bym sobie pochillował za 100 tysięcy złotych. I co byś... Leżałbym. O, a co wy byście zrobili? Co wy byście zrobili? Bo macie taką szansę. Tak, ale to zaraz, bo jest to organizowana loteria przez Letyshops, ale najpierw powiem wam, czym jest Letyshops. Letyshops jest to serwis cashback, który umożliwia zwrot części wydanych pieniędzy z zakupów online. W ofercie na pewno znajdują się twoje ulubione sklepy, jakieś tam CCC, Flixbooks, MediaMarkt, Zooplus, Amazon, Allegro, no dużo tego jest, prawda? I rejestracja jest banalnie prosta. Podajesz maila, hasło, no i tyle. Fajną opcją jest w ogóle to, że Letyshops ma swoją wtyczkę do przeglądarki. Tak, i wtedy jak będziesz na jakimś sklepie, to ci wyskakuje powiadomienie, że masz cashback i możesz go od razu aktywować. I powiem ci szczerze, że ostatnio ją zainstalowałem, no to nie ostatnio, kilka miesięcy temu ją zainstalowałem i mam, i ja robię niezbyt rzadko zakupy, czyli niezbyt często robię zakupy w internecie, ale jak już to używam, to... No mam już prawie 60 zł, stary, a ty masz dużo. Nice, ja mam 8 stów prawie. Chłop ma 8 stów tylko na tym, że robił zakupy, więc generalnie, całkiem szczerze mówiąc, naprawdę jest OP. Warta sprawa, ale teraz przejdźmy do loterii. A więc po pierwsze, no jeżeli nie masz konta Letyshops, to musisz je założyć. No rzeczywiste, dlatego że na swoim koncie musisz wejść w zakładkę Loteria. Zaakceptować wszystkie warunki i kliknąć przycisk Biorę udział w loterii. Otrzymasz wtedy wiadomość e-mail z potwierdzeniem i od tej chwili jesteś uczestnikiem loterii. Następnie musisz zrobić zakupy, wtedy otrzymasz losy i możesz brać udział w losowaniu nagród. Na zgłoszenia do loterii macie czas od 20 listopada do 22 grudnia o godziny 18. I dodatkowo są premiowane zakupy w sklepach partnerskich, które wyświetlają się na stronie loterii. Losowanie nagród odbędzie się 22 lutego 2024 roku. Także więcej informacji znajdziecie w opisie, tam też macie link do wszystkiego. No to tyle no, warto korzystać. Korzystajcie sobie z Letyshops, prawda? My korzystamy. No właśnie. Mogę zrobić taką perspektywę, że masz nos duży? No mam. Co to jest napisane? Pokaż. Ręcznie składane. To zaraz, Sanach to sama zaraz robiła. To ręcznie rozłożone. Sama to Sanach robiła, a ty to psujesz teraz. Wysoka zawartość białka. Generalnie dzisiaj zjemy różne rzeczy nowe, które są w sklepie Żaba. Monika kontrolowała. Monika! Serio to ręcznie składali? No i spróbuj tą kanapkę. Poproszę o twoją reakcję na tą kanapkę. Brak reakcji ma na B, kanapkę. Ma B. Czemu tak mokra jest strasznie, taka mokra. Mokra. Mokry, chodźce, dawaj. Spróbuj powiedzieć, że jest niedobra. To jest kanapka sana, gościu. Spróbuj powiedzieć, że jest... Jak to tak śmierdzi. Poza tym, że jest fuj mokra, to smakuje kanapka z Żabki. Ja ręką wyplułem z wrażenia. Nie czuję tej róży chyba. Ej, faktycznie zapomniałem róża, ale czuć ziomno. Pójczynki tu jest nakładzone, patrzcie, widzę. Sprawdźmy, czy jest tyle w środku. Tą różę jednak. Jest tyle w środku. No jest słodka, ta róża psuje. Albo ananas. Jakby to nie było takie mokre, to by było zajebiste w sumie. To jest zwykła kanapka. Do pociągu sobie bierzesz i jedziesz, nie? Sałatka. Ona jest z kuskusem. Teraz zobaczymy. O kurwa, dziwny zapach. Co to za sos tam wrzucili? Ojej, ojej, panie. Co? No zajebał plastikiem, mówiłem. No to jest zapach, dupy jak catering ci przychodzi. Nie, catering dobrze pachnie. Czekaj, biorę to. Kurwa, co za sos? Dobra, i teraz tak, pokażcie tutaj, jak to wygląda. Zobacz, to jest takie coś tutaj. Muszę wymieszać. To są jakieś zęby. Dobra, masz. Pakuj w to łapska, kurwa, swoje już musiał opakować. No wygląda jak coś z cateringu, nie? To niby tak, ale do końca nie. A jak, czemu nie? Tego sosu było mało, tak przykryłeś, to teraz mi w ogóle sosu, wiesz? Nie, go wymieszam właśnie. A, no dobra. Dobra, gryź to, dawaj. Dobre? Zajebista. Znowu? Nie. Róża. Znowu nie. Róża. Wodne to jest. Mokre? Jakbym wodę jadł. Kwaśne. Takie bez smaku. A nawet takie zdrowawe, bo na B ten Nutri-Score cały ma. Smakuje, bo było zepsute. Dziwne, bo ja słyszałem, że to jest naprawdę dobre, a mi tak szczerze to nie smakuje. Tak? No. Takie mało smaku ma. Myślę, że ta sałatka jest dobra, a ten... Nie, a tą kanapkę była w pozo nawet. Taka była w pozo nawet. Tą kanapkę tak trzeba podgrzeć, co tu jest. Porównując... Grzej przy Kasia, bo w domu. To w międzyczasie możesz zajebać energolę. O, a co to jest? Nie nowy Monster, tak? Czemu go wziąłeś? No bo tam było napisane nowość. Fini, Nitro. Wy będzie powiedzieć tak. Nowy produkt Nitro w Żabce? Oni powiedzą tak. To nie, Monster już jest, kurwa. Nie, 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 nie,
3/4 pokaż, Monsterów. Pokaż. My go nigdy nie piliśmy, to jest Cosmic Peach. Jedyny najwięcej co piłem, to ten fioletowy. Ale w żabce było napisane tak. Nowość i to stało tam. Okej. Okay. Cosmic Peach. Ty lubisz energole? Czasem sobie wypiję, ale żebym to pił jakoś często, codziennie, to nie. To jest dobre. No takie pierwsze z kwinią smakuje, ale czy to Wuka jest lepszy. Ej, no właśnie z czymś mi kojarzy. Ty zawsze kurwa dopowiadasz mi coś. Jak mi się coś z czymś kojarzy, to on mówi coś i ja mówię, o, z czymś mi się to kojarzyło i to było to. No bo to trudno by już by się nie kojarzyło, jak kadzik też jest energolem. No. To chowaj to dalej. Jak piciu, to piciu. Tak jak jesteśmy przy piciu, a tam to się piciu, dalej to ten. Piciu, bo się rozgrzewa, może trzeba zamknij łeb, żeby to się rozgrzało. To jest kubeczek bubble tea, piłeś to kiedyś? Nie. Tego piłem, ale nie ten smak, tylko ten gorszy. To jest takie uwu! To możesz tak zrobić, otwierasz to i bierzesz też tego, tutaj czemu to. Czemu plum wziąłeś? Będzie to pasować do plum. Pici, lici. To jest herbata z żabki, nowość. Ale wiesz? Tu jest napisane, ile trzeba dolać, musisz. No ja wiem ile. Tyle dolej napoju. Tankuj to pan, kurwa, pełna. No i patrz, teraz tam są kulki w środku. Bierz taką rurę. Dobra, i teraz pijesz no tak. Jest bubble tea, no. Ja włożę kanapkę Sanach najpierw. No wypij, że to fajne. Listę. Możesz sobie bubble tea wypić z... Dobre. Ja myślę, że to będzie słodkie. Jak dolejesz, kurwa, coś do napoju, to będzie takie popierdolenie słodkie. A nie jest słodkie, jest takie idealne. Kanapka Sanach. Pokażę w środku. Aha, o kurwa. O kurwa. Ale bieda. Sos majonezowo, pomidorowy, ananas tu jest, no mówiłem 30 razy, że to jest zainspirowany pizzą hawańską. O kurwa, niezła inspiracja. W tę stronę, w tę. Jest taki tościk.pl. Którą byś wolał. Wiesz co, szczerze nie obchodzi mnie to. O kurwa, ale to zajebiście wygląda. Co? A, bo to są te ananasy całe. Ja pier... No dobra. Nie, to nie może być dobre. Trzeba przełamać bariery. To nie może być dobre. Wow. Ja nie wiem, czy to jest kanapka z dżemem, czy z czym? Z dżem różany, czy coś takiego. Taki smak ma przynajmniej. No, jest. Też ananas. Dziwne. Smakuje jak, jakbym zjadł naleśnika. Jak mydło. Właśnie nie wiem, co chodzi. Naleśnik z chlebem. To mamy dalej. Dawaj tą kanapkę z chlebem. O, kanapkę z chlebem. No bogato. No bogato kanapkę z chlebem. Gotowane jajko Gołda, wędzona, szczypior tu jest. Szczypior, jesteś szczypiornistą. Ej, to dobry może być. Ale taki opakunek, kurwa. Fajny. To, nie wiem, co do kieszeni wsadzić, tu no, przyczepić, tu no, coś do takiego. Paska. Ej, jajo. Jajo trafiłeś jeszcze, zajebiście. Z majonezem ze starym. Mokre to. Nie, to mi się trafiło suche akurat. Ono jest do wczoraj jak coś, więc. No to i tak, ale ser ma zimny. No ma ser taki wiejski. Poczekaj, bo ty takim oscypem wali, nie? No właśnie oscypem, a chcesz jeszcze? No oscypek to jest. Też czy nie? No nie. Idąc dalej, Arek twierdzi... To jest sałatka kuskus. Poczekaj. Czekaj, słodkie za... Sałatka też kuskus. Oto na A jest bardzo zdrowe. Proszę. To się miesza? Chyba nie. A tu jest widelec, ja taki chcę. To nieźle sobie humusu myśliłeś. Trochę. Ja nie lubię jak kurwa humus. Czym jest humus i czemu ludzie to jedzą w ogóle? Dobre to. Ej, serio? To jest akurat rzecz. Nutri-score A, prawda, zdrowe, źródło błonnika. To bym sobie kurwa kupił. To jest, proszę, muszę jeść. Smakuje kurwa jak nie wiem co nawet. No jak nie lubisz humusu, no to... No to mnie to wchodzi. I każdy człowiek lubi jeść gówno po prostu, tak? Właśnie. Kanapeczki. Ale się czekaj! 30 lat się kłóciłeś ze mną o to, że tylko. Nie mieliśmy tego wcześniej. Trzy razy tylko ja się z tobą kłóciłem o to. Ty mówiłeś, że już było to. Ja mówiłem, że nie było. Obejrzyjcie test wszystko z Milki zjedliśmy i było napiszcie tam. W komentarzu, czy było, czy nie. Moim zdaniem był, nie było. Czoko czok. Jak nie było, to co robisz? No nic, no jemy. Ja też nic nie robię. W żabce jest napisane, że to jest nowość. Możemy na pół, bo nie chcę całego. Jak chcę całe. Zajebiste. Nie, mdłe. No taki herbatnik, czekolada. Chyba bardziej jak ciocia przychodzi. Jak ciocia przychodzi na niedzielę, kawę wypić. Do kawy. Daje, no. Panini. To jest panini nowe z kurczakiem, z sosem bazyliowym, włoskim stylu. Panini, jak robiliśmy testy, były dobre, nie? Oprócz tam ze smarem jakiś było, ale... Czarne było najlepsze. Przejmował. O dziwo, czarne było najlepsze, zajebiste. O dziwo. Dobra, naprawdę. Rzadko się zdarza, żeby właśnie jak jest jakaś bułka czarna taka, była dobra, a ta była dobra. Dobra, to może teraz jak to się grzeje, to przy okazji grzejmy pikofali, no ja to po prostu wsadzę. To zacznijmy od tej... Od tego, bo to było pierwsze. To było pierwsze. Bo, ale tutaj zapachniało grochem. Ale co to było, co to w ogóle było, bo już nie pamiętam. Panini w stylu włoskim, bazylią. Aha, no tak. Pomidorki suszone, widzę, że o, właśnie się wyrwał jeden. Ale gówno. To jest pomidor suszony. Ja nie, strasznie nie lubię pomidorów. W żadnej postaci nie widzę pomidorów. A spaghetti? Dobra, w postaci ciekłej, ale jakie są z przyprawami? No takie kurwa dupy nie urywa. No zobaczcie za chwilę. Taki ma dziwny posmak bardzo. No to pesto takie, bo to pesto, ale takie dziwne. Ale no, fakt, że nie miałem. No ja nienawidzę pesto. Dziwne raczej. Dobra, a propos zielonych rzeczy, które są dziwne. No dobra, mamy tak. Noci. Zamawiam se inioki, do tego eskaloki. Nie tu są inioki. Roki, esaproki. Nadziewane, szpinakowe, z kremowym sosem. No, trzeba wymieszać, prawda? No, nie lubię takich gotowych, kupionych inioki, bo... No to znaczy takie suche, jakbyś mąkę. Zacznijmy od tego, kto lubi inioki. Zacznijmy od tego, kto lubi inioki w ogóle jeść. Tak od no nie, nawet w restauracji.
pracy mówię, też takie były kiedyś. Niezłe szczerze. Podziwiałem się czegoś gorszego. Ja w cateringu miałem wiele razy zioki. Jak na kupne takie te, nie jest to złe. Nie ma za dużo smaku, ale jest na Nutri-Score A, czyli bardzo zdrowe. Jest okej. Były lepsze rzeczy w tym. No pewnie, że tak. Kolejne mamy. Mamy. Spaghetti. Spaghetti czy tamto? No jest spaghetti. Tylko to jest roślinne spaghetti. Aha. To jest taka różnica. Spaghetti to jest naziane roślinne spaghetti jak bolońskie. Też A ma w ogóle dobre, bardzo zdrowe. No bo to jest wegan. Nie mieszaj tak bardzo. Makaron jest normalny, ale nie zamieszaj, żeby mięso zostało, bo tak to się zgubi. Ma to sens, nie złe. Myślę, że może być lepsze niż tamto. Właśnie mnie to chodzi, no, żeby zostawić. No i szczerze, też nie jest złe to spaghetti. Zawsze jak to widzę, to mam takie. A co to jest? Aha, to jest Plant Hunter. Coś... To co mięso, myślę, mówię tak, zawsze widzę takie rzeczy, to mówię, no coś tu mi nie będzie pasować. A to takie. No nawet bardzo chętnie zjadliwe to jest. Że jakbym się zastanawiał, co kupić, to bym może to kupił. To jest sojowe. Ale szczerze, nie smakuje źle. No mówię właśnie. To nie jest sojowe, a to jest dobre. Teraz tak. Arek się zajada tam pysznie, bo jest kłodnym tłuszkiem. Ja wam przedstawię tutaj filet z kurczaka z warzywami pióre ziemniaczoną marchewkowym. Aha. Jak to wygląda? To jest w ogóle jakieś porcja dobrego. To też jest na Nutri-Score A, proszę bardzo, wszystko danie. A mi to nie jest tak, że to Nutri-Score A wszystkie są na Nutri-Score A? Nie. No pa, burger na przykład, który mamy też kimchi taki. Dobra, ale to burger, no może. Jest... Tu jest w ogóle mięsko. Filet z kurczaka, no. Pamiętasz, jak kupowaliśmy ostatnio, te one też były tak. Na A i te mięso to było takie twarde, takie niedobre. Tu jest fajne, bo jest sosiku. Takie. Spróbuję. To jest pióre z batatów, czy marchewkowo-ziemniaczane? Czuję, że jest odleżane trochę. Ale widzę, że się nie krzywisz, bo przy tamtym to już było przy pierwszym ugryzieniu, to było takie. Jest okej. Okay. Przy burakach, na burakach czuć, że są takie trochę już tak, słodkie. Trochę postawy czuć. Nie, no niezłe. To jest ziemniaczona marchewkowe pióre w ogóle, fajne jest. Bo nie jest za słodkie, bo było z samej marchewki to było słodkie bardzo. I mięso jest spoko. Mięsko tego. Bo jest miękkie, zobacz jak jest mięciutkie. No, może to jest jakieś świeże, może to dzisiaj dostawa jakaś była. Nie, wczoraj to byliśmy. Mięso jest dobrej jakości, naprawdę. Fajny obiadek, tak. Mi się wydaje, że lepsze od tych w ogóle, co testowaliśmy wszystkie te szamamy. To smakuje po prostu jak lekko odleżane, a nie jak z pudełka. Jak taki obiad z cateringu, który cały dzień leżał po prostu. Więc mi się wydaje, że te spaghetti i ten kurczak, zajebiste. W sensie to mięso, zajebiste. No, no i co, no i kanapę, burger. Burgerka sobie jeszcze zjemy, jeszcze mamy dwie kanapki. Ja przyznam się szczerze, że już go jadłem. Dużo? Tak, tego z kimchi? Nie wiem, czy tego z kimchi, to jest autorski sos chili. No bo tego to jedliśmy wołowinera, ale nie z kimchi, tu jest jakiś kimchi. Ja jadłem szarpanego. No i co? Bekon mi tu nie pasuje, czy tam boczek. Panie boczku. Takie kurwa szczerze nie fajne. Panie boczku. No, ten pan boczek mi tu nie. Kurwa jest. No, najpierw barbecue jest creeps. Okej, to może być fajne, bo na przykład jak... Zamknij łeb tam. Play fart sound. Hej Google. Play fart sound. This is a fart. O kurwa. Aha, poszło. No dobra. Właśnie w tej zwykłej bagietce stripsowej mnie tak denerwowało trochę, że to był sos majonezowy. Taki majonez był. Nie lubię kurczaka z majonezem, kurwa. A taki strip ten. Pokaż w środku, jak wygląda. Otwórz kanapeczkę. Właśnie one są takie. Ładnie. Ładne. Cebuleczka. Chip and Dale, kurwa. Ktoś w ogóle polecał, żeby jakoś odgrzeć w jakiś sposób, tak w komentarzach kiedyś. Chyba, że do tego grilla właśnie go dać, czy coś. Nie wiem. Nie, nadal tu jest majonez. Kurwa, tą kanapkę zapakowali. Jak barbecue. Wygląda się barbecue. A bo to kurczak jest barbecue. Nie, jest. Patrz tutaj. Aha. Na końcówce jest kawałek sosu barbecue. No to ja nie mam akurat. Jest trochę pikantne, ale bardzo lekko. Nie różni się niczym od tamtej chyba. Dobra, to jak teraz chcesz zepsuć smak na maksa? Vegan B. To wygląda jak kanapka z cebulą. Zobaczmy tutaj. O kurwa, tutaj coś Vegan B. Jalapeno, tu jest jakiś, co tu jest? Wegańska sos jalapeno i czerwona papryka. Jak cebulę. Nie smakuje. Twarde. Ale fajne, bo to jest jalapeno. Przygrzałbym to. Bo zimno nie dobre. Nie jest takie złe. Ale już się kiwę. Wspominam również o wtyczce Leti Shops i o rejestracji do loterii. Dokładnie, link macie w opisie i wszystkie tam jest full info w potrzebne informacje.